Mieszkańcy gmin dotkniętych powodzią wciąż sprzątają i szacują straty. O największych mówi wojewoda dolnośląski. Już teraz wiadomo, że w tej części Polski straty sięgają nawet 5 miliardów złotych. A to jeszcze nie koniec. Na pomoc mieszkańcom Kłodzka, Lądka-Zdroju i okolicznych miejscowości wyruszyli wolontariusze z województwa śląskiego, którzy pracującym na miejscu ludziom dostarczają m.in. ciepłe posiłki. Fatima Orlińska. Dopiero kiedy widzi się to na własne oczy, można zrozumieć, jak wielka tragedia się tu wydarzyła. Miasta i miasteczka na Dolnym Śląsku wyglądają, jakby zostały zbombardowane. W Kłodzku i Lądku-Zdrój, gdzie dotychczas przewijało się wielu turystów, dziś przeważają służby porządkowe, wojskowe samochody i wszechobecne resztki tego, co pozostało po przejściu wielkiej fali. Trwa wielkie sprzątanie i, jak mówią mieszkańcy, zapewne potrwa jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Następna śmieci, to wszystko jest z tych dwóch bloków, z tego i tam z czterech bloków. Ten budynek grozi wyburzeniem, decyzja jeszcze nie zapada, więc na razie oczyszczają pomieszczenia parterowe i piwnicze. Ekspertyza będzie dopiero we wtorek. Poza tym jest tam bardzo dużo zniszczenia, są z tamtej strony. Dużo budynków zostało zabranych, jeżeli chodzi o lądek. No to same armagedon, jak pani widzi tamte filary, takie łuki zaraz na rogu budynku, to dosłownie tylko było łuk widać, czyli dosłownie było 2 metry wody. Sprzątanie to jedno, jednocześnie trzeba też załatwiać inne sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi. Ta cała organizacja na dole, no to jest na mojej głowie, trzeba, bo jestem w zarządzie wspólnoty, to trzeba to załatwić, tamto załatwić. Tutaj państwo na dole, co rozwalili mieszkania, co remontują, rozwalone, wszystko jest wyrzucone, tutaj to widać. No i czekamy na osuszenie, na jakąś pomoc, nie wiem jak to będzie z tymi remontami, czy każdy na własną rękę, no nie mam zielonego pojęcia, czy to państwo będzie dawało od siebie, no ciężko coś powiedzieć. Ludzie, którzy zostali dotknięci powodzią, w wielu przypadkach stracili dorobek życia. Mimo to potrafią się uśmiechać i wzajemnie sobie pomagać. Wierzą, że wkrótce wspólnymi siłami z pomocą innych ludzi uda się odbudować to, co zabrała woda. Gdyby człowiek się chciał zatracić w tym smutku i rozpaczy, to nie miałby siły wstać z łóżka. Trzeba być optymistą, w miarę optymistą, bo takim na 100% to się nie da na pewno. Ale to znaczy, trzeba wiedzieć, że to wszystko minęło, żyjemy. Niektórzy potracili domy, nawet życie. Ja mam jako tak dach nad głową jeszcze, będę miała inny. W każdym razie nie można się załamywać. Mamy tutaj dużo służb. Pomagają. Pomagają również wolontariusze. Choć od wielkiej nawałnicy minął ponad tydzień, w wielu mieszkaniach wciąż nie ma prądu, gazu i ogrzewania. Wiele osób zajętych sprzątaniem nie ma jak przygotować sobie i zjeść ciepłego posiłku. Wolontariusze między innymi z Sosnowca i Siemianowic Śląskich od kilku dni są obecni na miejscu, gdzie dostarczają kanapki, ciepłe napoje, zupę i najpotrzebniejsze środki chemiczne. Powstała też ogólnopolska akcja Kuchnia Polowa. Widzimy ludzką tragedię, przepraszam za mój głos, ale ja codziennie po 150 telefonów odbieram. Chętnych do pomocy, darczyńców, wolontariuszy i ludzi, którzy po prostu proszą o ten ciepły posiłek, o chemię, o artykuły spożywcze. I stykamy się z ludzką tragedią. Co mnie zaskakuje, jak podjeżdżam z busem i mówię, że mam zupę ciepłą, oddajcie jak bardziej potrzebującym. To jest dla mnie, to jest cudowne. Pomoc będzie potrzebna długofalowo. Jak mówią sami powodzianie, najbardziej potrzebują teraz rąk do pracy. Produktów żywnościowych mają pod dostatkiem, a najpilniej potrzeba dziś środków do sprzątania, wsparcia technicznego, fachowców, osuszaczy i agregatów prądotwórczych. Wiele osób skarży się na firmy ubezpieczeniowe, które mają rażąco zaniżać odszkodowania.